Noc z 30 na 31 sierpnia. Jesteśmy w miejscu, na którego temat ponownie usłyszeliśmy od jednego z naszych widzów. Niewielki budynek w środku lasu w powiecie otwockim. Na początku były zdjęcia, które od razu zwróciły naszą uwagę. Dziwne malowidła, napisy po łacinie, głowa kozła i oczywiście pentagram na podłodze. Było coś jeszcze, co na początku trochę nas zaniepokoiło, a okazało się wyrwaną i pomalowaną głową manekina, wbitą w podłogę. Obraz jak z horroru. Jedna z informacji, które do nas dotarły, mówiła o świecących tam po zmroku światłach drobnych, ledwo tlących się świec. O obecności jakichś ludzi w środku, odprawiających lub próbujących odprawiać dziwne rytuały. Dzisiaj zabierzemy Was w nocną podróż na kolejny projekt główny, w którym nie zabraknie eksperymentów i prób kontaktu z drugim światem, które tak bardzo na naszym kanale lubicie. Wahaliśmy się przed odwiedzeniem tego miejsca, bo czasem bardziej niż duchów boimy się innych ludzi. Cześć YouTube, jesteśmy na kolejnym projekcie niedaleko Warszawy, w okolicach opuszczonego ośrodka radiowego. Też jest to miejsce, które podesłał nam jeden z widzów, za co bardzo dziękujemy, które jest powiązane w pewnym stopniu z materiałem, który już widzieliście na naszym kanale, czyli z pewnym tajemniczym domem w środku lasu. A dlaczego? O tym się dowiecie w środku, jeżeli dokładnie to miejsce uda nam się znaleźć. Więc zapraszamy do obejrzenia odcinka i mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Właśnie, bardzo ważne, to Michał zaznaczył, żeby patrzeć pod nogi, bo tutaj może się znaleźć jakaś studzienka. Uważajcie, bo tutaj ktoś może być. No i warto zaznaczyć, że jesteśmy dzisiaj we trzech w pełnym składzie, więc to, co lubimy najbardziej. O, jest. No i właśnie to jest to pomieszczenie, o którym wspominał nam. Żwic, który podesłał nam to miejsce i zwróćcie uwagę na te malowidła. Przypominają Wam coś? Bo nam przypominają. I to miejsce nas interesowało również bardzo mocno pod kątem tego, co mogło się tutaj dziać. Bo oczywiście widzimy namalowane głowy kozła, łacińskie napisy, bardzo podobne, jeżeli nie takie same jak tak. W tamtym takie domu. Same nawet, bo ta głowa jest tak identyczna praktycznie. Trzeba pamiętać zawsze, żeby nie wchodzić w środek pentagramu, na wszelki wypadek. Na razie robimy rekonesans tego miejsca. Chcemy obejść go dokładnie i sprawdzić, co tutaj się dzieje, co możemy znaleźć. A potem będziemy się przymierzali do projektu głównego i będziemy chcieli sprawdzić, czy coś tutaj się dzieje, czy ktoś tutaj coś po sobie pozostawił, przywołał, niechcący chociażby nawet. Więc będziemy chcieli to też sprawdzić w dzisiejszym odcinku.
Została to jeszcze stara kłódka, ale obiekt jest totalnie pusty. Nie pozostało zbyt wiele, tak jak to zwykle bywa w takich miejscach. Właśnie kolega, który nam wysłał to miejsce, wspominał w głównej mierze o tym pierwszym budynku, że właśnie widać tutaj te malowidła. Bardzo podobne, jeżeli nie takie same, które widzieliśmy w tym domu, dziwnym domu w środku lasu, ale wiemy, że też jest jeden większy obiekt niedaleko. Też będziemy chcieli wejść tam, sprawdzić. Ale to tylko w ramach takiego krótkiego rekonesansu. Stare gazety. Październik 2000. Chłopaki, zejście do piwnicy. Tak? Zerkniemy, co nie? Uważajcie, mokro. No, to o czym mówiłeś. Trzeba uważać pod nogi. Widać ewidentnie, że ktoś to sobie robił przejście wcześniej. Więc ktoś odwiedza te miejsca. Czuję się tu trochę jak w grocie. Piwnica kończy, ale warto tutaj też pomyśleć o tym, żeby zostawić coś. Jakiś owad. Piwnica kończy, ale ona mi się z takim domem dusz skojarzyła. Tu tam tak było smutno. Tam było też dużo śmieci. Głowa, nie pamiętam, nie pamiętam. Na głowę, nie?
Po wstępnym rekonesansie weszliśmy ponownie do obiektu, żeby zostawić tutaj i rozłożyć kamery. Pierwszy obiekt oczywiście potrzebuje trochę światła. To ten pokój z tymi malowidłami, z pentagramem namalowanym na podłodze i oczywiście z łacińskimi inkantacjami. Zobaczymy, zostawimy tu kamerę, być może z jakimś czujnikiem elektromagnetycznym i zobaczymy, czy coś wyłapie. Drugą kamerę na korytarzu, a trzecią do zejścia do piwnicy. Także rozmieścimy sprzęt, wrócimy do samochodu, zostawimy to miejsce samemu sobie przez jakieś 20 do 2 godziny. Zostawimy również pompki IMF, które będą emitowały pole elektromagnetyczne i być może coś nas tutaj zaskoczy. Więc wrócimy po 30 minutach i będziemy jeszcze tutaj chcieli spędzić jakiś czas, zweryfikować, czy te malowidła zostawione tutaj były przypadkiem dla zabawy, czy może czeka nas tutaj coś więcej. Thank you.
No i zaraz będziemy próbowali tutaj coś przeprowadzić, jakąś sesję, eksperyment dodatkowy. No i też my jeszcze o tym nie wiemy, ale wy pewnie już wiecie, a my dowiemy się dopiero po przejrzeniu materiału, czy coś się udało uchwycić, więc wszystko się okaże. Radek, gdzie jesteś? Radek? Gdzie byłeś? Jest tam jakieś źródło światła? No dobra, co działamy? Przejdę się jeszcze z tym. Zobaczyć, czy coś się udało ściągnąć. Nie dajcie się chwilowo zwieść temu wskaźnikowi, bo w momencie, kiedy się ruszam, on się podnosi po prostu. On z reguły powinien znajdować się na płaskiej powierzchni. Nie powinien być w ruchu tak jak ja teraz się nim poruszam, bo daje to niemiarodajny efekt. Więc spróbuję chwilę postać w tym miejscu, gdzie były uruchomione pompki IMF, które emitują pole elektromagnetyczne, żeby sprawdzić, czy coś się tutaj naładowało w tym pomieszczeniu. I jeżeli w tym stanie, trzymając tak rękę stabilnie, ten wskaźnik pójdzie dosyć mocno w górę, to będzie znak, że być może coś tutaj do mnie podeszło. Jeżeli skorzystałeś z energii emitowanej przez pompki i chcesz się pokazać, możesz do mnie podejść. Wtedy urządzenie, które trzymam w ręku, wskaże mi, że jesteś koło mnie. Podejdź do mnie, do tego urządzenia, które trzymam. Jeżeli chcesz mi się pokazać. Czy zostałeś tu przywołany? Czy te napisy to tylko niewinna zabawa? Przesuń wskaźnik na 10.
podejdź do mnie. Ustawiłem urządzenie w kręgu. Podejdź do niego, żebym mógł wiedzieć, że tutaj jesteś. Podejdź do mnie, a urządzenie po mojej prawej stronie również zareaguje. Spraw, żeby się zaświeciło. Czy ktoś tutaj jest z nami w tym budynku? Chciałby się ujawnić. Porusz czymś, wydaj jakiś głośny dźwięk. Być może coś takiego. Zechcesz powtórzyć? Stoję w kręgu. Chcesz mnie z niego wygonić? Udowodnij, że istniejesz, bo ja w to nie wierzę. Pokaż się, daj światu dowód, że jednak jest coś więcej, jeżeli się nie boisz. Dajmy tym wszystkim niedowiarkom dowód, że istnieje coś więcej, jeżeli się nie boisz. Pomyślisz sobie, że dlaczego to właśnie mnie miałbyś się pokazać? Albo Radkowi. No a dlaczego nie? Może właśnie nam. Jeżeli się nie boisz.
ten widz wysłał nam jeszcze zdjęcia, na których widoczne było oprócz tego pokoju z tymi malowidłami i pentagramem głowa manekina prawdopodobnie. Patrz, podaję na ten, nie widać tego. Mhm. No, specjalna farma widoczna. Głowa manekina jakby odcięta od korpusu i też zbrukana farbą, co robiło swój klimat również. Tam też byliśmy. Też wracaliśmy. A, to jest druga strona. Zajrzyjmy do pomieszczenia z pentagramem. I tutaj się przypatrzmy dobrze. Czy jakichś innych dziwnych inskrypcji niewidocznych gołym okiem nie ma. No i tutaj? Chyba nie. Na samym pentagramie? Tak się robi. Kierujemy się jeszcze do piwnicy. No i kamień bym się nie pakował za głęboko. Nie idziemy dalej? No nie, nie ma sensu moim zdaniem. Jeszcze może tam się przejść ewentualnie jak pozostanę. Ja tylko przejdę sam. Thank you.
drodzy widzowie, tutaj kończymy projekt w budynku z pentagramem i z dziwnymi modlitwami. Chyba, że coś jeszcze w tym momencie chciałoby nam się pokazać. W tym momencie na nas jakoś dziwnie wpłynąć. Spędziliśmy tutaj kilka godzin, sprawdzając w różny sposób, czy coś uda się zarejestrować, poczuć, uchwycić. Własnymi odczuciami nic nie udało nam się tutaj poczuć. Być może coś nasze kamery wyłapały, będziemy to sprawdzać. I co prawda wy już o tym wiecie, my jeszcze nie. Ale na pewno, jeżeli coś nam się rzuci, to damy wam o tym znać. Na tę chwilę kończymy kolejny projekt. Zobaczymy, jakie będą wnioski. Dzięki, że byliście i zostawcie po sobie ślad. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.